Dominik Durnia dla MMARocks, ze mną jest Armen Stepanyan po swojej wygranej na gali ACB 29. Przede wszystkim gratulacje. Powiedz, jak się czujesz z tą kolejną graną? Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Czuję się dobrze, bo taka fajna dźwignia weszła, dość nietypowa, północ-południe. Mam do siebie jakieś tam wyrzuty, że mogłem coś tam lepiej zrobić w stójce. A co do parteru, no ogólnie w parterze się dobrze czułem, tak? Trójkąt chciałem zrobić, tam wyszedł z tego, później go swipnąłem, była boczna. Tak, czaiłem się na trójkąt rękoma, ale tak nie chciałem ryzykować, no i w końcu to północ-południe weszło, no i odklepałem go. Tak, nie czułem jakoś tak mocno tej dźwigni, ale tak przytrzymałem, powiedziałem, no dobra, jest pozycja, złapię. Tak już wtedy zaczął tak mostować, żeby podnosił ten swój tułów, żeby były tam, nie wiem, trochę powietrza zaczerpnąć. I już pomyślałem, że chyba jednak tam jest, no to przytrzymałem trochę, to on już odklepał, no i już sędzia zatrzymał walkę. Mówisz, że masz do siebie trochę uwag, to na czym one by się skupiały? Co do stójki ogólnie, plan mieliśmy już w stójce walczyć, tak? Wiedzieliśmy, że to jest zapaśnik, który będzie chciał wywracać i tak miałem, nie pozwolić mu na to, no i tam obalił, ale to było takie to oddane nawet przeze mnie, tak? Że tak w sumie mogłem to wybronić i dalej w stójce tam popracować z nim, bo w sumie chciałem w stójce popracować, bo w to, że czułem, że w parterze jakąś nie będę miał bardziej problemu, tylko wolałem w stójce trochę pomęczyć, żeby na kolejne walki to dla siebie, tak? No i tam weszło, tam nie wiem, kolano weszło, jakieś tam lewa ręka weszła, ale tak nie czułem takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiej poskładania tego, tak? O tyle ile w parterze na przykład wszystko robiłem z głową, bo wiedziałem co robić, to w stójce już to trochę nie wyglądało tak jak w parterze. Zaprezentowałeś się bardzo efektownie, to jest poddanie, które się niezwykle rzadko zdarza, do tego no, sam występ też był dynamiczny, myślę, że nie wiem, organizacja ACB, no z tej federacji jest za dużo. Organizacja ACB będzie chciała skorzystać jeszcze z Twoich usług? Może już wiesz, na przykład, kiedy możemy się spodziewać kolejnego występu? No nie wiem nawet, no fajnie, że tak ładnie się skończyło, że przede wszystkim wygrałem. Weslan Group mówił, że będą chcieli robić galę na pewno jeszcze w Polsce, więc jak będą, to mówił, że będę walczył, tak, więc zobaczymy. Na razie nie mam kontraktu z nimi, więc jestem takim wolnym zawodnikiem, że mogę i tu walczyć, i gdzie indziej i w sumie to dobrze, tak, bo jestem młodym zawodnikiem, który powinien walczyć jak najczęściej, więc się cieszę, że jest tak. Więc jak będą w Polsce, to chyba może jeszcze zaraz zawalczę, no ale to zobaczymy. To jaki jest Twój plan teraz na najbliższe miesiące, kiedy możemy się spodziewać Twojego kolejnego pojedynku? Teraz na pewno tak chwilkę odpocznę, bo ciężko, bardzo ciężko się przygotowałem do tej walki. Widziałem, że to ważna walka i nie mogę nikogo zawieść, przede wszystkim samego siebie, więc ciężki był obóz taki przygotowawczy. Teraz chwilkę odpocznę, no i znowu się biorę za treningi, a walka chyba tak w przeciągu 2 miesięcy, bo tam WCA Fight Night chcą zrobić. Trener coś mówił też o Niemczech, że tam tydzień przed tą WCA Fightem, więc na razie nie wiem, to... ale chyba w kolejnym, tak w ciągu 2 miesięcy pewnie zawalczę. Dobra, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, życzę oczywiście kolejnych zwycięstw i jeszcze raz gratuluję. Dzięki wielkie.